Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast W kierunku Europy, realizowany przez punkt Europe Direct Kraków. A gościem podcastu jest pan Filip Pazderski, prawnik i socjolog, po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również European Master's Degree in Human Rights and Democratization w Wenecji. Starszy analityk oraz kierownik programu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie specjalizuje się w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, edukacji obywatelskiej, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i instytucjach państwa prawa. Autor wielu ekspertyz oraz publikacji na wymienione tematy. Współautor przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana i słuchaczy i słuchaczki. Na początku zdefiniujmy pojęcia. Czym jest demokracja deliberacyjna? Czym różni się od demokracji przedstawicielskiej czy partycypacyjnej? Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żebyśmy wszyscy wszystkie dobrze zrozumieli, o czym rozmawiamy. Pewnie łatwiej jest nam zrozumieć, na czym polega demokracja przedstawicielska, ponieważ na co dzień się z nią spotykamy. To jest taki rodzaj ustroju demokratycznego, w którym główne decyzje są podejmowane przez wybieranych co jakiś czas przedstawicieli i przedstawicielki, czy to na poziomie samorządu lokalnego, czy na poziomie krajowym, czy również na poziomie europejskim, bo mamy również Parlament Europejski, gdzie zasiadają osoby pochodzące z wyborów bezpośrednich w państwach członkowskich. No i to polega na tym, że na jakiś czas osoby głosujące, obywatele, obywatelki delegują na swoje przedstawicielki i swoich przedstawicieli prawo do podejmowania w ich imieniu decyzji. Oczywiście w idealnym modelu jest tak, powinno być tak, że to nie jest tak, że ten głos, jakby ta możliwość działania jest tylko raz na te 4 lata czy 5 lat, ten okres kadencyjny jest różny, jest przekazywana, ale również w trakcie tego mandatu również można w jakiś sposób wywrzeć, wyborcy, obywatelki mogą wywrzeć również wpływ na to, jakie decyzje podejmują poszczególne instytucje. I tutaj właśnie wkracza między innymi demokracja deliberacyjna, która polega na umożliwieniu obywatelom i obywatelkom tak naprawdę wypracowania pomysłów na problemy, które dotyczą nas wszystkich, nawet pomysłów polityk publicznych czy pomysłów zmian prawnych, które będą służyły rozwiązaniu określonego problemu w taki sposób, że uznajemy, że każdy obywatel, każda obywatelka ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się w każdej sprawie wypowiedzieć, jeżeli tylko uzyska wcześniej odpowiednie prowadzenie, odpowiednie przygotowanie, odpowiednią wiedzę, czy poprzez spotkanie z ekspertami i ekspertkami, czy poprzez otrzymanie odpowiedniego materiału wprowadzającego. I mogę jeszcze dodać, że również taki rodzaj podejmowania decyzji ma dosyć długie tradycje, bo wywodzi się z antycznej Grecji, gdzie również takim głównym ciałem decyzyjnym, które podejmował decyzje, to byli obywatele właśnie, to jest też istotne, którzy w drodze losowania byli wybierani do takiego organu na określony czas, organu, które podejmował decyzje. Oczywiście w Grecji starożytnej, czyli przed naszą erą, no, osoby uprawnione to nie byli wszyscy mieszkańcy Grecji, to byli mężczyźni mający tak właśnie obywatelstwo, odpowiednią własność, nie byli w to włączeni ani, no, na pewno nie niewolnicy, ale też i również osoby spoza, czy tak, Grecji, właściwie to Aten, przepraszam, bo powiedziałem o Grecji, ale to przede wszystkim chodziło o demokrację ateńską, więc spoza Aten również mieszkający na terenie Republiki Ateńskiej i oczywiście niestety również kobiety też nie były tam uwzględnione. Natomiast jeszcze jednym pojęciem, o którym pan wspomniał, to jest ta demokracja bezpośrednia. No to są przede wszystkim wszelkiego rodzaju referenda, które są organizowane w konkretnej sprawie, ale to też różni się od tej demokracji deliberacyjnej przede wszystkim tym, że te referenda, one dotyczą jednej kwestii, są jakby punktowo zlokalizowane, opierają się na jednokrotnym głosowaniu, które potem przekłada się na
dalsze decyzje podejmowane. I teraz różne są formy, różne są sposoby. Czasem te referenda są wiążące i od razu się przekładają na konkretne prawo, które w nich jest poddane pod głosowanie, a czasami, to jak na przykład w polskim systemie, no one mogą prowadzić do tego, że po prostu, że na przykład Sejm, Parlament jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań. Natomiast jeszcze raz wracając, już podsumowując, demokracja deliberacyjna sprowadza się do włączenia obywateli, grupy obywateli, obywatelek specjalnie wybranych do tego, żeby wypracowali jakieś rozwiązanie, które będzie odpowiadało oczekiwaniom ich wszystkich i no, doszli do, jakby w taki sposób je przepracowali konkretnie, żeby ono potem mogło być dalej przejęte przez instytucje publiczne odpowiednie, czy na poziomie samorządowym, czy na poziomie krajowym, czy europejskim, do dalszego procedowania i do jakby sformułowania na podstawie tych rekomendacji pochodzących z takich dyskusji. To są często dłuższe, kilkukrotne, kilkunastokrotne spotkania i takie rekomendacje takich dyskusji prowadzonych przez obywateli, obywatelki pochodzące są potem, można powiedzieć, przekładane na język czy polityk publicznych konkretnych, czy konkretnego prawa w danej kwestii. Jak ocenia Pan konferencję w sprawie przyszłości Europy, biorąc pod uwagę jej potencjał i stan faktyczny dotyczący włączania społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie unijnym? I czy konferencja ta może wpłynąć na reformy Unii Europejskiej? I też czy spełnia założenia demokracji deliberacyjnej? No właśnie, bo Pan już od razu wspomniał tutaj o takim ciekawym przykładzie demokracji deliberacyjnej. No tak jest uznawana ta formuła, o której Pan wspomniał, czyli konferencja w przyszłości Europy. Myślę, że warto też na początku jeszcze wyjaśnić, co to w ogóle jest, bo wydaje mi się, że sama ta formuła nie jest i nie była w Polsce bardzo rozpoznawalna, też no, nie była za bardzo dyskutowana i promowana niestety. Pewnie są osoby, które o tym słyszały, tak, i mam nadzieję, że ktoś się też, na pewno ktoś się też angażował, ale tak jakby w powszechnym społecznym wymiarze myślę, że wiedza o tym nie jest duża. W związku z tym też w olbrzymim skrócie, bo no, czasu dużo nie mamy, a można było pewnie mówić długo, jest to taka formuła zaproponowana. Ma dyskusje o tym zaczęły się jeszcze w roku 2018, a na pewno 2019. To jest taka formuła, gdzie Komisja Europejska w porozumieniu z pozostałymi głównymi instytucjami Unii Europejskiej, czyli Parlamentem Europejskim i Radą Europejską, Radą Unii Europejskiej, przepraszam, porozumiały się, że w celu dyskusji o takich kluczowych wyzwaniach stojących teraz przed Unią Europejską i pomysłach reform, zarówno reform traktatów, które określają sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, ale również i polityk realizowanych przez Unię Europejską, zdecydowały, że warto do dyskusji nad tymi zagadnieniami włączyć osoby mieszkające w Unii Europejskiej, a to wszystko po to, żeby no, odpowiedzieć na swego rodzaju kryzys zaufania do wszelkich instytucji demokratycznych, jakie obserwujemy. Zresztą na całym świecie, i to nie tylko zachodnim, już od co najmniej paru dekad, ale również i takiego no, jakby kryzys uznania funkcjonowania Unii Europejskiej, też żeby odpowiedzieć na obserwowane w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego jednak relatywnie niskie zaangażowanie obywateli i obywatelek państw członkowskich w głosowanie, żeby w dużym skrócie zainteresować obywateli i obywatelki Unii Europejskiej funkcjonowaniem tej struktury, tej instytucji, ale również i włączyć ich bardziej, pokazać, że ich głos rzeczywiście ma znaczenie. To zresztą jest istotne, bo dużo badań pokazuje, że to jest jakby takie możliwość włączenia się w podejmowanie decyzji na poziomie europejskim. To jest coś, na co jakby na potrzebę tego wskazywała duża grupa obywatelek i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 4/5 mniej więcej. I też wskazywali jakby na brak takiego jakby poczucia, że są wysłuchiwani, że ich interesy są wysłuchiwane, jako też właśnie jeden z głównych powodów braku zainteresowania funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Więc żeby na to odpowiedzieć, na te wyzwania, to zaplanowano taki proces długotrwały, w ramach którego dano by właśnie osobom mieszkającym w Unii Europejskiej możliwość wyrażenia opinii i wpłynięcia potem na to, jakie polityki publiczne, jakie prawa będą
w kolejnych latach formułowane przez instytucje Unii Europejskiej. I w rezultacie została powołana taka struktura, w ramach której no przede wszystkim takim jednym z głównych ciał, które brało w tych pracach udział, była taka konwencja 800 losowo wybranych mieszkańców i mieszkanek państw członkowskich Unii Europejskiej. Oni byli w taki sposób wybrani, żeby reprezentowali różne osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu, oczywiście ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej itd., itd. Jedna trzecia tego składu mniej więcej to były osoby młode, tak, zgodnie z tą definicją unijną, czyli poniżej 30 roku życia, czy nawet 35, ale powiedzmy, że relatywnie młode. I te 800 osób zostało podzielonych na 4 podgrupy, po 200 osób każda, tematyczne, i w ramach każdej z tych podgrup odbyły się 3 takie spotkania plenarne, gdzie właśnie dyskutowano nad rozwiązaniami w różnych obszarach tematycznych dotyczących, wchodzących w zakres kompetencji Unii Europejskiej. I wyniki tych prac zostały potem przekazane przedstawicielom 3 ciał głównych Unii Europejskiej, którzy brali udział również w pracach tej całej konferencji, czyli Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, no, w celu podjęcia dalszych działań. I to się jakby wszystko uroczyście się odbyło po ponad roku prac w maju tego roku. No i w rezultacie miesiąc później, w czerwcu, Komisja Europejska wydała swój komunikat, w którym przedstawiła, i to jest też ważne, i to już odpowiada na Pana pytanie, taki długi sposób, ale to myślę, że było ważne to wprowadzenie. Komisja Europejska wydała komunikat skierowany do 2 pozostałych głównych organów Unii Europejskiej, w którym przedstawiła swoje pomysły i sugestie, w jaki sposób odpowiedzieć na te pomysły i wskazania pochodzące z prac konferencji o przyszłości Unii Europejskiej. Przedstawiając przede wszystkim cały zakres tematyczny polityk, których będzie podejmował działania, ale również sugerując, że na przykład zależy Komisji Europejskiej na tym, żeby podobny sposób działania, opierający się właśnie na tworzeniu tak zwanych paneli obywatelskich, wpisać w taki sposób trwały i systematyczny w proces stanowienia prawa na poziomie Unii Europejskiej. I już pierwszy taki kolejny panel obywatelski, jak to zostało zapowiedziane, ma się odbyć jeszcze tej jesieni w odpowiedzi na taką doroczną przemowę przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli tą mowę o stanie Unii Europejskiej, która też określa plan działań Komisji Europejskiej na przyszły rok, czyli wszystkie te polityki, które Komisja chce zrealizować, wprowadzić na agendę unijną w przyszłym roku, i potem w odpowiedzi na to ma się właśnie odbyć również też taka dyskusja losowo wybranych mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, którzy wyrażą swoją opinię na temat przedstawionych propozycji. No i co jest ważne, potem dalej też te ich opinie, te ich sugestie mają być również wykorzystane w pracach organów Unii Europejskiej. I to jest również istotne, i to też warto o tym wspomnieć, że tego typu formuła działania to nie jest jakby nic wziętego z sufitu i wymyślonego, tylko to się doskonale wpisuje również w zapisy traktatów o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a dokładnie artykuł 11. Proszę sobie wygooglać, nie będę teraz tego cytował, bo to już byłoby za długo, ale tam jest właśnie mowa o tym, że instytucje Unii Europejskiej muszą w możliwie szeroki sposób włączać obywateli i obywatelki i społeczeństwo obywatelskie, również to zorganizowane, w proces podejmowanych przez siebie decyzji. Tam oczywiście nie ma szczegółów. Teraz właśnie obserwujemy to, w jaki sposób te zapisy traktatowe, które już są obecne około 20 lat w prawie traktatów Unii Europejskiej, w jaki sposób one są wdrażane, aczkolwiek nie są to oczywiście też jedyne mechanizmy, które na poziomie Unii Europejskiej już funkcjonują i dają możliwość wyrażenia opinii mieszkańcom i mieszkankom państw członkowskich Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli jeszcze mogę, właśnie poprosił Pan w pytaniu o ocenę całego tego procesu, to no ja na pewno
doceniam tą próbę i wysiłek i fakt, że sam tak cały taki długi proces się odbył. Ja też już było wielu w szczegółach, teraz tutaj już nie ma czasu, żeby rozmawiać. Na pewno z drugiej strony trochę zabrakło jakby jakości, jeżeli chodzi o pracę tej konferencji. No, można było szereg rzeczy zorganizować lepiej, no w taki sposób przede wszystkim, żeby to było, żeby różni i różnorodni mieszkańcy i mieszkanki państw członkowskich Unii Europejskiej byli włączeni, ich głos był wysłuchany w tym procesie. Przede wszystkim to dotyczy też organizowanych jakby jako takie towarzyszące tej dyskusjom tej grupy 800 obywateli, obywatelek, również takie narodowe spotkania, które się również odbyły w paru państwach członkowskich, niestety tylko w paru, różnej wielkości. Na przykład sąsiadująca z Polską Litwa zorganizowała swoje własne takie panele obywatelskie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, przyszłości Europy. W Polsce nic takiego nie miało miejsca, to nie było też inicjatywy ze strony rządu, no bo ktoś musiałby to przecież w końcu zorganizować. Myślę, że też nie jakoś super też zadziałała ta taka strona internetowa, która została też stworzona do, która miała też jakby służyć jako takie dodatkowe źródło informacji, sugestii, pomysłów przede wszystkim na to, jak Unia Europejska powinna się rozwijać. Oczywiście tam pojawiło się bardzo dużo opinii i pomysłów tam zgłoszonych, natomiast no wydaje mi się, że ja też znowu nie, dokładnie tego nie analizowałem, ale też wydaje mi się, że no tego typu narzędzia, one mają to do siebie, że tam głównie no, opinie, jakby zakres tych opinii jest ograniczony, one jakby tam zgłaszają te opinie osoby, które już o tym wiedzą, które już mają coś przygotowanego, mają też już jakieś pomysły wypracowane, a nie, ono jest o wiele trudniejsze w jakby umożliwieniu, ułatwieniu też zgłaszania opinii osobom, które by nigdy nie pomyślały o tym, że mogą coś powiedzieć na temat tego, jak powinna się Unia Europejska rozwijać, a myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, jeżeli rzeczywiście mamy dojść do takiego momentu, że Unia Europejska będzie uznawana jako otwarty na głosy demokratyczny podmiot przez większości społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Natomiast, tak powiedziałem już podsumowując, bardzo fajnie, że tego typu wydarzenie się odbyło. Super. Będzie, jeżeli wnioski z niego pochodzące, obserwacje, co zadziałało, co nie zadziałało, będą wykorzystywane dalej do zaplanowania lepszych, podobnych procesów również na poziomie Unii Europejskiej w przyszłości. I to jest również ważne, bo to jest bardzo istotne dla tej formuły demokracji deliberacyjnej. Wiele zależy również od tego, w jakim stopniu te postulaty sformułowane w tym całym procesie będą rzeczywiście przełożył się na prawo przyjęte na poziomie Unii Europejskiej i w związku z tym te osoby, które brały udział w tym procesie, będą miały poczucie, że rzeczywiście ich głos został wysłuchany, że ten czas poświęcony miał sens, że to nie tylko chodziło o to, żeby się spotkać, pogadać i, no, i wziąć udział w wydarzeniu, które miało bardziej wydźwięk no, marketingowy promujący Unię Europejską. To też pewnie było ważne, ale no, żeby jakby osoby potem w przyszłości też chciały brać udział w podobnych działaniach, muszą wiedzieć, muszą mieć poczucie, że one rzeczywiście mają sens, że rzeczywiście ich głos się tam liczy. No tu zobaczymy, tak? Tu jeszcze niestety czas pokaże, no przede wszystkim to nadchodzące wystąpienie Ursuli von der Leyen. Nim zobaczymy, ile z tych pomysłów zgłoszonych w trakcie w podsumowaniu debat konferencji o przyszłości Europy znajdzie tam jakby swoje odzwierciedlenie, no i co potem się w związku z tym wydarzy, czy rzeczywiście jakieś przepisy będą, prawa będą w przyszłym roku przynajmniej procedowane, jeśli nie przyjęte na poziomie Unii Europejskiej. To może w tym momencie tyle bym powiedział. To wracając do Pana wcześniejszej wypowiedzi, chciałem zapytać, czy właśnie demokracja deliberacyjna ma szansę na stałe włączyć się w te procesy decyzyjne Unii Europejskiej w przyszłości? Ja bym powiedział, że ona nawet nie tyle, że ma szansę, ale musi zostać włączona w te procesy decyzyjne, jeżeli chcemy, jeżeli zależy nam na tym, żeby Unia Europejska jako taki konstrukt, jaki znamy teraz,
jeśli dalej się rozwijała. Jeżeli chcemy, żeby osoby mieszkające w Unii Europejskiej budowały większe poczucie takiej więzi z instytucjami europejskimi i poczucie, że rzeczywiście coś takiego jak jakieś społeczeństwo obywatelskie, europejskie istnieje. Tak? Znaczy do tego potrzebujemy więcej przejrzystości w podejmowaniu decyzji na poziomie europejskim, więcej możliwości wyrażenia głosu przez poszczególnych obywateli i obywatelki i również więcej uznania dla tych pomysłów i tego głosu pochodzących od obywateli i obywatelek, bo bez tego no, obawiam się, że będziemy obserwowali dalszy proces zniechęcenia i jakby no, dalszego pogłębienia się braku zaufania, takiego budowania albo pogłębiania takiego poczucia, że przepraszam, te instytucje europejskie są jakimś zamkniętym kręgiem osób czy grup, które podejmują decyzje, które są tylko i wyłącznie w interesie jakichś większych grup interesu. Tak? Znaczy ta demokracja deliberacyjna, panele obywatelskie, jakim była również konferencja o przyszłości Europy, są taką formułą pokazania, włączenia głosu obywateli i obywatelek i pokazania im, że ta instytucja jest tak naprawdę dla nich, jest po to, żeby rozwiązywać ich problemy. To się zresztą dzieje, tak? Tylko bez tego, bez tej przejrzystości, bez tej jakby takiego poczucia, że nasz głos jest wysłuchany, bardzo łatwo jest różnym grupom, również i politykom, polityczkom manipulować tym wizerunkiem często zafałszowanym instytucji unijnych, sugerując, że właśnie one są nieprzejrzyste, nie działają na rzecz obywateli i obywatelek, tylko działają na rzecz jakichś grup interesu, co nie jest do końca prawdą i w wielu sprawach, jak wiemy, też Unia Europejska wprowadziła szereg przepisów i rozwiązań, które są bardzo korzystne dla wielu mieszkańców i mieszkanek Unii Europejskiej, również tych najbardziej potrzebujących, najbiedniejszych. Więc wydaje mi się, że szansa jest, widać też wolę polityczną, przynajmniej w ramach obecnych instytucji, obecnej Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na pewno. Oczywiście Rada Unii Europejskiej to jest inna bajka, no bo to jest organ, w którym zasiadają przedstawiciele rządów państw członkowskich i jaki rząd, taka opinia, tak mogę powiedzieć w skrócie, to się bardzo różni, podejście do tego typu mechanizmów w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast na pewno w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim jest dużo polityków, polityczek, którzy popierają tego typu działania i chcą je rozwijać i też postrzegają je jako jedno z ważniejszych rozwiązań na te wyzwania teraźniejszości dotyczące właśnie braku zaufania do instytucji publicznych. Tylko że no, musimy też pamiętać, że już jesteśmy prawie na progu kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym, to jaki ten wynik tych wyborów będzie, to jacy politycy i polityczki uzyskają mandaty i potem też zostaną wybrani do Komisji Europejskiej jako komisarzy, no to też jakby od tego też będzie zależało, co dalej tego typu mechanizmami, czy one będą dalej stosowane w sposób, i czy będą stosowane w sposób rzeczywiście rzetelny, mający znaczenie, czy nie, no bo to też nie chodzi o to, żeby tego typu mechanizmy były tylko i wyłącznie jakby przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, tylko żeby, bo to też nie sprzyja ich upowszechnieniu i ludzie też to czują, że to jest sztuczna deliberacja czy sztuczne konsultacje, że tak naprawdę ich głos się nie liczy, tylko czy one rzeczywiście, tego typu mechanizmy i ich stosowanie rzeczywiście będą się przekładały na to, jak prawo Unii Europejskiej będzie potem kształtowane i jak będziemy się wszyscy wspólnie, jakby wszystkie społeczeństwa europejskie będą się wspólnie rozwijały jako jedna wielka europejska wspólnota. A jakie są inne przykłady demokracji deliberacyjnej obecne w Europie? Ja jeszcze muszę dopytać, w związku z tym, czy chodzi Panu o przykłady na poziomie Unii Europejskiej, w samych instytucjach europejskich, czy również, albo raczej w innych krajach Unii Europejskiej? Na poziomie krajowym. Rozumiem. To też pewnie trzeba wspomnieć, że demokracja deliberacyjna to jest taka formuła podejmowania decyzji, która się już od jakiegoś czasu rozwija, również w Polsce. W polskich miastach też obserwujemy od co najmniej od paru lat stosowanie paneli obywatelskich do zaplanowania rozwiązań w poszczególnych tematach.
jednymi z pierwszych chyba miast, gdzie to miało miejsce, to były, chyba pierwszy był Sopot, potem Gdańsk. W Gdańsku się już odbyło parę takich paneli obywatelskich, chociażby dotyczących problemów klimatycznych, czy problemu z wodą w mieście i ze ściekami, również z nieczystościami. Były też przykłady chyba w Lublinie takiego panelu obywatelskiego właśnie o Europie i o przyszłości Europy, ale jeszcze przed tą konferencją się to odbyło, również Warszawa i inne, parę jeszcze innych miast też tego typu działania organizowało. I tego typu rozwiązania też można znaleźć, szczególnie na poziomie lokalnym, w samorządach w wielu innych krajach należących do Unii Europejskiej. No bo jest to znowu taki sposób już od pewnego czasu postrzegany, jak włączyć bardziej większą grupę różnych głosów w projektowanie polityk i prawnych rozwiązań, w taki sposób, żeby one potem odpowiadały na potrzeby możliwie szerokiej grupy mieszkańców danego miasta, tak, czy samorządu lokalnego. Ale poza tym jest również parę takich ciekawych, czy było parę takich ciekawych rozwiązań tego typu działań podejmowanych na poziomie krajowym. I zanim do tego może dojdę, to powiem jeszcze może, albo nie, to wrócę do tego. Zostajemy na tym poziomie krajowym. I tu chyba takie jedne z ciekawszych przykładów, które mi zaraz w tym momencie przychodzą do głowy, to tego pewnie można wskazać więcej, ale to jest na pewno przykład islandzki. W Islandii parę lat temu w dużej mierze jednak za pomocą narzędzi elektronicznych, internetowych, ale również jakby włączających na różne sposoby, bo też tak można zorganizować obywateli i obywatelki, wprowadzono dyskusję o nowej konstytucji dla tego kraju. Oczywiście jakby skala kraju jest zdecydowanie inna niż, nie wiem, w porównaniu nie tylko z Polską, ale i z wieloma innymi krajami należącymi do Unii Europejskiej, ale sam fakt, myślę, że warty jest odnotowania i jeżeli ktoś ze słuchających nas osób jest zainteresowany tego typu narzędziami, a jeszcze do tego właśnie wykorzystanie narzędzi elektronicznych w taki sposób, żeby to miało znaczenie, żeby to nie było właśnie zbieranie tylko swobodnych opinii, głosów, z którymi potem nie wiadomo co zrobić, tylko to jest taki przykład, który pokazuje jak to zrobić, żeby rzeczywiście to się przełożyło na konkretne pomysły, które potem można wykorzystać do sformułowania tak ważnego dokumentu, jakim jest konstytucja w każdym państwie, no to zachęcam do zapoznania się. Innym przykładem to jest na pewno Irlandia, gdzie też zorganizowano panele obywatelskie, już od chyba 2012 roku organizowano panele obywatelskie, które znowu składały się kolejny raz, bo to tak zawsze wygląda, z losowo wybranych osób, które prezentowały skład demograficzny, też jeżeli chodzi o wykształcenie i inne cechy demograficzne osób mieszkających w Irlandii. To były dyskusje chociażby dotyczące klimatu, ale również i prawa aborcyjnego i paru jeszcze innych kwestii. One też potem się przełożyły na zmiany prawne. Tak? Znaczy tam między innymi referendum dotyczące prawa aborcyjnego w Irlandii sprzed chyba tak 2 czy 3 lat też było z tym związane częściowo. Natomiast takim chyba najciekawszym przykładem, aczkolwiek już może nie na poziomie krajowym, ale na poziomie regionalnym wprowadzonym, to są rozwiązania, które zostały wprowadzone w takiej małej części Belgii, która sama nie jest duża. Na południowym wschodzie jest taka część Belgii, gdzie są mieszkańcy niemieckojęzyczni. I tam z kolei panel obywatelski został wprowadzony jako stały element ciągle realizowanej polityki i podejmowanych decyzji na poziomie regionalnym, gdzie są po prostu co jakiś czas zmieniany skład tego panelu, który podejmuje decyzje na konkretnych sprawach, które są określane chociażby przez radnych, tak, tam lokalnych, czyli inne władze, no ale to jakby tutaj ważną rolę w tym całym procesie podejmowania decyzji ten panel obywatelski odgrywa. No i co jakiś czas jest regularnie skład tego panelu odnawiany. Jest to po prostu organ, który w tym procesie decyzyjnym funkcjonuje stale cały czas. I to mi już bardzo przypomina ten model rzeczywiście, o którym mówiłem wcześniej, odwołujący się do antycznej Grecji, gdzie też właśnie byli chyba tam co rok czy co 2 lata byli losowani kolejne jakby z takiej grupy osób uprawnionych, osoby, które
właśnie obejmowały funkcje publiczne, takie, które je uprawniały do określania kierunków dalszego rozwoju państwa, miasta, tak, czyli Aten. Więc ja chyba bym tutaj przede wszystkim te trzy przykłady wspomniał jako takie najbardziej znamienite. I zresztą można też, myślę, znaleźć sobie materiały w internecie, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak one funkcjonowały. Chciałbym poruszyć też z drugiej strony kwestie postaw względem demokracji deliberacyjnej, które charakteryzują Europejczyków i jak różne jej formy są postrzegane przez obywateli. Tak, no tutaj jest też, okej, przede wszystkim, tak jak też już powiedziałem wcześniej, no taka możliwość wyrażenia własnego głosu na temat decyzji, czy opinii własnej na temat decyzji podejmowanych na poziomie europejskim jest wskazywana jako taki główny argument stojący za tym, że stojący za taką jakby budową poczucia większej więzi z instytucjami europejskimi, z Unią Europejską, przez 80% badanych osób we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Czyli jakby no 4/5 Europejek i Europejczyków chce, by ich głos był bardziej wysłuchiwany. I no tutaj demokracja deliberacyjna jest jednym z podstawowych i no najciekawszych form umożliwienia tego typu działań, więc no tutaj jakby ja to postrzegam jako wyraźny argument wskazujący na potrzebę rozwijania tego typu mechanizmów. No i oczywiście od razu zaznaczam, że ja tego typu danych wprost nie znam, które by dotyczyły poszczególnych krajów członkowskich. Nie wiem, czy one są dostępne w pełnej wersji. Natomiast no też z kolei znam wyniki badania, które sam realizowałem, czy w którym brałem udział, dotyczącego włączania obywateli i obywatelek w działania, podejmowania decyzji na poziomie samorządów miejskich w państwach Grupy Wyszehradzkiej. No i się okazuje, że to jest rzeczywiście taka formuła najbardziej też pożądana, tak, przez mieszkańców, mieszkanki również i tych krajów, aczkolwiek dotychczas raczej przede wszystkim to, z czym osoby mieszkające w tych krajach miały do czynienia i mieszkające w poszczególnych miastach, które badaliśmy, a badaliśmy, no ja to odpowiedzialne za badania w Polsce, byli też partnerzy w pozostałych krajach wyszehradzkich, a to wszystko było zrobione wspólnie z National Democratic Institute, czyli NDI. Zachęcam do zajrzenia na, czy na stronę właśnie NDI, czy na naszą stronę, żeby zobaczyć wyniki tego badania, mogę nawet dotyczącego, jak duże miasta, znaczy duże miasta w Europie Środkowo-Wschodniej i jak włączają obywateli i obywatelki podejmowania decyzji. Więc jednak tylko formułą, która jest najczęściej spotykana i najczęściej stosowana przez mieszkańców tych poszczególnych miast, to jest jednak wykorzystywanie tych narzędzi online, czy do składania petycji jakichś, tak, czy nawet do podpisywania petycji, które sformułowały inne osoby, więc no nie jest to elementem demokracji deliberacyjnej, ale jest to elementem również wpływania przez obywateli i obywatelki na agendę polityczną władz, czy lokalnych, czy państwowych. No i też no problem też polega na tym, że jednak ta demokracja deliberacyjna jest jednak nową formułą, która jest dopiero rozwijana i też nie wszędzie jeszcze z nią można spotkać, tak? Znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, no w Polsce, w dużych miastach, w większych miastach były już przykłady tego typu działań, ale też chyba nie we wszystkich, tak mi się wydaje. No, jakimś tam, można powiedzieć, zalążkiem, bo też tutaj tego typu działania są budżety partycypacyjne, no ale tutaj jest jednak, zdaje mi się, że jednak to jest, jakby ta formuła jest jednak bliższa organizacji referendum, no bo tam jednak głównym elementem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie nad projektami, które ktoś inny już przygotował. Więc znowuż, no podsumowując,
Trudno pytać o stanowisko i opinię wszystkich mieszkańców, wszystkich mieszkanki naszych krajów, jeżeli nie wszyscy oni mieli możliwość udziału w tego typu działaniach, czy się z nimi zetknięcia. To jest jednak nowa cały czas koncepcja, ale dotychczasowe doświadczenia i inne badania, na przykład te mówiące o tym, czego oczekują obywatele i obywatelki Unii Europejskiej od instytucji europejskiej, pokazują, że to jest świetna formuła podejmowania decyzji, która jest, myślę, że przyszłością i może być ważną odpowiedzią na stan naszych demokracji obecnych, jednak opartych w dużym stopniu na braku zaufania do instytucji publicznych i na takim pogłębiającym się poczuciu, że interesy poszczególnych obywateli, obywatelek nie są reprezentowane i ich głos nie jest wysłuchiwany. Wracając do wspomnianych przez Pana państw Grupy Wyszehradzkiej, jaki jest potencjał partycypacji obywatelskiej w tworzących ją państwach? No, potencjał to oczywiście złożone zagadnienie. Bardzo, nawet bym powiedział, że bardzo złożone. Natomiast znaczy powiedziałbym co najmniej dwie rzeczy, jak nie więcej, za chwilę zobaczymy. Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że wszystkie te kraje to są włączone w to Polskę, są młodymi demokracjami. Znaczy, w związku z tym się cały czas uczymy, w jaki sposób, na czym polega funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa i w jaki sposób również jak to jest związane z funkcjonowaniem władz administracyjnych, czy administracji samorządowej, czy państwowej, która również jest skierowana albo jest sformułowana dla obywateli i obywatelek. Czy nie jest sama dla siebie, tylko jest po to, żeby rozwiązywać problemy i odpowiadać na problemy i potrzeby mieszkających na danym terenie, czy w danym kraju, czy w danym samorządzie osób. To jest długi proces, to jakby to też w krajach, nie wiem, Europy Zachodniej czy w starszych demokracjach to jest też jakby no, to jest kwestia i pewnych umiejętności, i pewnych kompetencji, i pewnych wartości, które się kształtowały i zakorzeniały przez długie dziesięciolecia, jak nie setki lat, a i tak cały czas, jak wiemy dobrze, prawda, z nagłówków, czy z gazet, czy z internetu, czy z innych źródeł, cały czas też tam są problemy. Więc to jest jedna rzecz. I to jest też również ważne, że też również po stronie osób, ludzi, którzy biorą udział w tych procesach, czyli po każdej ze stron, niezależnie od tego, czy to są mieszkańcy danego miasta, mieszkanki, czy obywatele, obywatelki, czy są to osoby, które pracują w administracji publicznej różnego szczebla, to jest też kwestia jednak dłuższego procesu też kształtowania odpowiedniego nastawienia, odpowiednich kompetencji, też tego, że albo no, też trzeba zrozumieć drugą stronę i też trzeba swoje nastawienie zmienić, prawda, albo się otworzyć bardziej na głos mieszkańców, mieszkanek, jeżeli mówimy o administracji, albo też z drugiej strony zrozumieć też pewne uwarunkowania, w których funkcjonuje administracja publiczna, jeżeli jesteśmy mieszkańcami, mieszkankami. Znaczy, to naprawdę jest coś, co wymaga dłuższego czasu, więc o tym trzeba pamiętać, że to jakby tutaj to nic nie zadziała z dnia na dzień. Dlatego też te różnego rodzaju mechanizmy, które są wprowadzane, czy już funkcjonują w naszym regionie, one czasem funkcjonują z różnym powodzeniem. Tak na przykład wspomniane przeze mnie wcześniej budżety partycypacyjne. Jak zobaczymy, w jaki sposób, jaki jest poziom zainteresowania w poszczególnych miastach, chociażby udziałem w głosowaniu na zgłoszone projekty, no to nigdzie nie jest, nie ma szału, tak? Mówiąc kolokwialnie, jeżeli dochodzi ten jakby liczba procent oddawanych głosów, to jest mniej więcej gdzieś około 10 albo i mniej często procent uprawnionych bierze udział w głosowaniu. No ale to nie znaczy, że od razu no, możemy powiedzieć, że to nie ma sensu i to nie jest nam potrzebne, bo to tak nie jest. To po prostu wymaga czasu, żebyśmy się wszyscy i wszystkie nauczyły, że warto się w to angażować, jak to też zrobić, żeby to właśnie miało większy sens i tak dalej, i tak dalej. No i podobnie jest też z innymi mechanizmami, które również działają na innych poziomach. Nie wiem, no można też wziąć sobie przykład referendów, nawet i ogólnokrajowych,
organizowanych w Polsce. No, też trudno oczekiwać, że będą tłumy ludzi chciały brać udział w tego typu głosowaniach. Do tej pory raczej było trudno. No, były wyjątki, ale było trudno zdobyć znaczącą liczbę osób biorących udział w tego typu głosowaniach w Polsce. No, kiedy ludzie widzą potem, że potem tego typu jakby no, wyniki tego typu działań są mizerne, tak najczęściej. Znaczy one się nie przekładają potem na żadne regulacje. Więc to jest bardzo ważne, że jakby żebyśmy pamiętali wszyscy, że tego typu mechanizmy wymagają czasu i wymagają zakorzenienia się i wymagają zrozumienia i też nie, no nie można się zniechęcać po pierwszych niepowodzeniach. Natomiast no takie zainteresowanie i potrzeba tym, żeby głos poszczególnych obywateli był wysłuchiwany, również w regionie naszym, jest olbrzymi, jest ogromny i to też obserwujemy w tych badaniach, chociażby no, myślę, że tak jak teraz staram się na szybko porównać wyniki tych badań, które myśmy robili, chociażby dotyczące podejście do demokracji młodych ludzi, ich zainteresowania do wyników dotyczących innych krajów europejskich, to naprawdę na przykład nasz region nie odbiega, jeżeli chodzi o chociażby o deklaracje składane przez młodych nawet ludzi we wszystkich krajach wyszehradzkich dotyczące poziomu ich zainteresowania polityką i sprawami publicznymi. Już nic nie mówiąc o tych badaniach, o których mówiłem też parę chwil temu, dotyczących funkcjonowania samorządów lokalnych, gdzie też pytaliśmy mieszkańców, mieszkanki poszczególnych miast, w jakim stopniu oni się interesują sprawami lokalnymi, decyzjami podejmowanymi przez magistrat i tak dalej. I to jest też, no to średnio około 80-90% mieszkańców mówi, że się interesuje, że się interesuje na co dzień, szuka informacji. No i tym bardziej, jeszcze bardziej szukają informacji odnośnie tych spraw, które ich najbliższych im, które ich dotyczą najbardziej, które dotyczą często ich takich podstawowych potrzeb codziennych. Czyli tych decyzji, które są, tych spraw, które są rozwiązywane właśnie przez samorządy lokalne. Więc to nie jest tak, że ludzie się nie interesują, nawet jeżeli nie chodzą na wybory, tak, albo głosuje, tak, powiedzmy, no, jeżeli się uda nam w Polsce uzyskać procent osób głosujących w wyborach, nawet i parlamentarnych, nie wiem, tak, dochodzący do 60, tak to było chyba ostatnio, no to jesteśmy wszyscy szczęśliwi, no ale to jest cały czas, znaczy, że cały czas 2/5 osób nie głosowało. To jest bardzo duży procent, ale to nie znaczy, że te osoby się też nie interesują. Nie, one się interesują, tylko one właśnie nie mają poczucia, że ich głos ma znaczenie, że potem przedstawicielki wybrani przez nich będą działali na ich rzecz, działają na ich rzecz, że zajmują się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, które towarzyszą im na co dzień. To jest też coś, o czym mówili nam młodzi ludzie, którzy badani przez nas też w poszczególnych krajach wyszehradzkich, którzy mówili, właśnie wskazywali te polityki publiczne, które ich zdaniem są kluczowe i które w pierwszym rzędzie powinny zostać rozwiązane. I to są takie, no to jest, to wydawałoby się, że to są kwestie oczywiste, bo mówili o takich rzeczach jak no nawet system emerytalny, no ale to jest każde myśl o przyszłości, co będzie, jak zakończy aktywność zawodową, ale oczywiście mówili też o rynku pracy, mówili o mieszkalnictwie, no i mówili o edukacji szczególnie wyższej, bo to jest też coś, co szczególnie młodych ludzi też interesuje, wielu z nich jest na bieżąco z tym zagadnieniem. No i to są takie sprawy podstawowe, a niestety jak zobaczymy, czego dotyczą dyskusje, jakieś pomysły składane, czy zgłaszane, czy proponowane przez polityków, to moim zdaniem nie zawsze akurat widzimy odpowiedzi na te kluczowe problemy, więc wydaje mi się, że też tego typu narzędzia demokracji deliberacyjnej, one też służą zebraniu opinii. Myślę, że są też świetnym narzędziem dla rządzących każdego szczebla, służącym zebraniu opinii o głównych problemach, wyzwaniach, z którymi się borykają ludzie na co dzień, po to, żeby zaproponować potem działania, czy zmiany prawne, czy polityki publiczne, które odpowiedzą na te potrzeby, na te wyzwania. No i w ten sposób taki polityk, który jest skuteczny, myślę, że no, trudno oczekiwać by było inaczej, żeby nie uzyskał jakby zrozumienia i poparcia ze strony obywateli i obywatelek, również i w trakcie kolejnych wyborów. Także ja bym tutaj, jeżeli mogę skromnie, to na pewno bym tutaj proponował i sugerował, żeby w tym kierunku również i pomyśleli politycy i polityczki, również i w Polsce o tego typu narzędziach, czyli o demokracji deliberacyjnej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.